Adam Roguski, Rzecz o nieruchomościach. Dzisiaj rzut oka na rynek biurowy warszawski i jego przyszłość. Zapraszam na rozmowę z ekspertem. A z nami Dominik Stojek, partner, lider sektora nieruchomości w Polsce w Deloitte. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Od kilku lat monitorujecie to, co dzieje się na rynku warszawskim, największym, głównym rynku biurowym w Polsce, i przez pryzmat nie tylko tych wskaźników, które wszyscy monitorują, czyli ile deweloperzy oddali, ile budują, ile się powierzchni wynajęło, ale też patrzycie na to, co się dzieje, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, wydane, złożone i tak zwane WZ-ki. No i pytanie, co się wyłania z tego raportu najświeższego, obejmującego rok 2023? Słyszymy o tym, że rynek biurowy zwalnia, ale paradoksalnie, jak wyglądam z okien naszej redakcji, która się mieści przy Rondzie Daszyńskiego, to w którąkolwiek właściwie stronę się spojrzę, tam są prowadzone prace, biurowce powstają. Tak. Faktycznie 5 lat temu wymyśliliśmy sobie, że będziemy patrzeć na rynek nieruchomości warszawski, biurowy, przez pryzmat pozwoleń na budowę, żeby troszeczkę antycypować to, co będzie się działo w kolejnych latach. I to się sprawdza, bo patrząc historycznie, tą dziurę podażową, lukę podażową, o której teraz mówimy, widać było już kilka lat temu poprzez spadającą ilość pozwoleń na budowę. I z naszego ostatniego raportu wyłania się obraz rynku dojrzałego z jednej strony, rynku, na którym spada, z jednej strony spada aktywność deweloperów, aktywność mierzona poprzez ich aktywność w sferze pozwoleń na budowę, ubiegania się o kolejne projekty. To jest jakby jeden trend. Drugi trend, który obserwujemy i który się wyłania z naszego raportu, to jeżeli już mówimy o nowych projektach, to jest to koncentracja w centralnych dzielnicach Warszawy. Kolejnym jest modernizacja istniejących już budynków. Z jednej strony modernizacja, podnoszenie ich do bieżących oczekiwań, tak naprawdę do przyszłych oczekiwań najemców, albo też zmiana funkcji. I to też wynika i to też można obserwować, patrząc na pozwolenia na budowę, czy też pozwolenia na wyburzenia, na które też zaczęliśmy patrzeć. Myślę, że jeszcze to, co warto powiedzieć, chyba było dosyć, to się odbiło już w środowisku, czyli stabilizacja, niektórzy nawet w zależności jak to się liczy, twierdzą, że w zeszłym roku spadła podaż powierzchni biurowej w Warszawie. Czy ona spadła, czy nie spadła, to pewnie troszeczkę zależy od tego, w jaki sposób ją to liczymy, ale na pewno mamy do czynienia ze stabilizacją. Czyli obraz, który nam się pojawia z tego naszego badania, to rynek dojrzały, ale który właśnie w tym momencie przechodzi dużą metamorfozę. Mhm. Właśnie można zapytać, z czego wynika takie wyhamowanie inwestycji. Z jednej strony mamy kłopoty po stronie inwestorów, po stronie podaży, chociażby koszty budowy były wysokie, mieliśmy bardzo mocny wzrost stóp procentowych i kosztów finansowania i obsługi długu. Mamy też takie zmiany po stronie popytu, bo są pewne zmiany wynikające chociażby z tego, co zrobiła pandemia, jest praca hybrydowa. Z trzeciej strony, tak jak pan powiedział, no być może jest już pewne nasycenie tego rynku. Pamiętam, jak wprowadzaliśmy się do naszego biurowca przy Rondzie Daszyńskiego, to tutaj była pustynia, a teraz no, jest ogromna dzielnica biurowa. Czyli jakie są przyczyny wyhamowania inwestycji i czy to oznacza, że no, po prostu rynek doszedł do sufitu, tak strukturalnie? Nie wiem, czy bym nazwał to sufitem, ale wszystkie przyczyny, które pan podał, są prawdziwe, ale one, myślę, że przede wszystkim trzeba spojrzeć na trendy i też na rynek całościowo, holistycznie. I w Warszawie mamy ponad 6 milionów 200 tysięcy metrów kwadratowych biur. To jest bardzo dużo, obiektywnie rzecz patrząc, więc oczywiście pojawia się pytanie, czy po dekadach bardzo szybkiego wzrostu nie doszliśmy do momentu, gdzie ta powierzchnia mniej więcej odpowiada potrzebom
po prostu najemców. Bo jak spojrzymy na rynki, które mają dłuższą historię, mówię o rynki zachodnie, Europy Zachodniej, tam nie mamy takich spektakularnych wzrostów. To wynika z tego, że te rynki po prostu mają o wiele więcej lat i ta powierzchnia biurowa jest o wiele większa i ona zaspokaja potrzeby. To jest jakby jeden element. Drugi element to nie chciałbym, żeby ktoś z słuchaczy miał takie wrażenie, że mówimy, że rynek przestał się rozwijać. On się zmienia, więc nowe budynki będą powstawały na pewno, bo też mamy, i to już widać, zaczyna się proces zastępowania budynków starszych, budynków, które albo są położone w lokalizacjach, które już nie są postrzegane jako atrakcyjne, albo ich stan techniczny po prostu no, nie odpowiada oczekiwaniom najemców. Po trzecie, część z tych budynków jest bardzo nieefektywna kosztowo. To, co się wydarzyło w ostatnim czasie i co bardzo mocno było skorelowane przede wszystkim z wojną w Ukrainie i tym szokiem cenowym, w szczególności jeżeli chodzi o energetykę, o koszty energii, ale to też przełożyło się na poszczególne inne składniki opłat eksploatacyjnych. Mamy do czynienia z tym, że część budynków, że jakby proporcja kosztów eksploatacyjnych do całości kosztu utrzymania budynku z perspektywy najemcy wzrosła. Co powoduje, że część starszych budynków, nawet jeżeli czynsz jest atrakcyjny, tak, jest w okolicach 10 czy 12 euro, czyli czasami ponad dwukrotnie niżej niż w centrum Warszawy, ale koszty eksploatacyjne są dużo wyższe, czyli najemca ma słabszy produkt w słabszej lokalizacji, bardzo często bez infrastruktury, która jest wkoło takiej lokalizacji, typu sklepy, komunikacja, a koszty nie są dwa razy niższe, tak? Bo koszty eksploatacyjne są wyższe, więc to jest taki element, który wpływa też na zmiany na rynku i to powoduje właśnie ten proces, o którym mówiłem, czyli proces modernizacji albo zmiany funkcji, bo okazuje się, że no, podam przykład, mamy taki mały biurowiec na KOR 56 chyba to jest, tak? To czyli niedaleko lotniska. On stoi pusty już od dłuższego czasu, teraz jest konwertowany na mieszkaniówkę, tak? Bo nie ma już chętnych, żeby w tej lokalizacji wynajmować powierzchnię. I z tym będziemy mieli do czynienia, znaczy już mamy do czynienia, tak? To jest proces, który trwa. Mhm. A co wynika z tych z analizy pozwoleń na budowę, WZ-ek, które teraz widzicie? Tutaj znów się odwołam do przykładu szczegółowego, który niekoniecznie musi być wizytówką trendu, ale Gelamco przy tym swoim dużym nomen omen hubie biurowym przy Rondzie Daszyńskiego wystartowało z inwestycją, ona jest w toku, bardzo małego biurowca, przeznaczonego najlepiej dla jednego najemcy. No i czy można powiedzieć, że taki czas już tych mega struktur jest za nami i czy takie biurowce mniejsze mogą powstawać w innych częściach Warszawy? Już pewnie nie będziemy mieć takiego trzeciego wielkiego hubu biurowego po Służewcu, po tutaj właśnie okolicach Woli, ale na Pragę niektórzy wskazywali, że jak jest tam metro, może być tam takie miejsce, gdzie te biurowce się będą pojawiały. Czy jest teraz taki czas na mniejsze biurowce, właśnie najlepiej dla jednego wynajmującego, a nie wielkich budynków? Ja zacznę od tego wątku, o którym pan powiedział, o Pradze i jej przyszłości biurowej. Ja pamiętam kilka lat temu właśnie, jak zostało uruchomione metro na Pragę i słyszeliśmy wiele komentarzy, że to jest druga Wola, bo metro, bo zaraz się tam pojawią biurowce i my tą tezę skontrowaliśmy właśnie w naszym raporcie pokazaliśmy, że tam po prostu nie ma pozwoleń na budowę. Nie, że w ogóle, tak, ale one są nieliczne na raczej mniejsze obiekty, więc cała narracja o rozwoju Pragi jako kolejnej Woli no nie była oparta na analizie tego, co naprawdę się dzieje, tak? No bo jeżeli nie ma pozwoleń na budowę, no to nie powstaną biurowce, mówiąc wprost. A teraz wracając do pańskiego pytania, czy to jest
czy czeka nas koniec wysokich budynków? Nie do końca. Jeżeli popatrzymy na pozwolenia na budowę, które są wydawane, czy też które zostały wydane w ostatnim czasie, jeżeli spojrzymy na wnioski, czego dotyczą przyszłe wnioski na pozwolenie na budowę, czy też WZ-ki, to tam są też budynki wysokościowe. Myślę, że to, co się... I ku temu jest kilka przyczyn. Pierwsza podstawowa przyczyna, jeżeli chodzi o budynki wysokie, biurowe, one powstają wtedy, kiedy grunt jest drogi. Jest go mało. Więc planistyczne rozwiązania pozwalają budować wysoko. I będziemy mieli do czynienia dalej z wysokościowcami, bo po prostu grunt w Warszawie, jego, w centrum, w centralnych lokalizacjach jest go mało, jest on drogi, więc nie opłaca się budować niskich budynków. Więc te budynki będą powstawały. To, co się wydarzy, i to już widać z pozwoleń na budowę, które są wydane albo z wniosków o WZ-ki, o pozwolenie na budowę albo z WZ-ek, że te budynki będą, nie będziemy już mieli do czynienia może z wyjątkami, tak, ale nie będziemy mieli do czynienia ze spektakularnymi, wysokimi budynkami. Czyli mówiąc wprost, na razie nie widać drugiego Warso Tower. Te pozwolenia na budowę, które są wydane, to są budynki o wysokości 130 metrów. Nie jest mało oczywiście, ale jak popatrzymy na, nawet nie na Warso, ale chociażby na Skyliner jedynkę, to jest chyba 175 metrów, tak? A Skyliner dwójka to jest 130 metrów. Schopenhauer, Gelamco, kolejne 130 metrów. Budynki, pozwoleń, też projekt już wywołany wcześniej, Gelamco, Plac Grzybowski, to jest nawet poniżej 130 metrów. Więc te budynki, które będą powstawały, prawdopodobnie będą niższe niż te, które teraz powstają, chociażby The Bridge, który jest około 170 metrów wysokości. Więc to jest jakby jeden trend. I drugi trend faktycznie też będzie, więc tych budynków wysokościowych jest mniej niż było wcześniej, ale to myślę, że to też wynika z tego, że po prostu mniej będzie budowanych nowych budynków. Więc proporcja pewnie będzie w miarę zachowana, ale ich będzie mniej jednostkowo, bo będzie mniej jednostkowo nowych budynków. Mówił Pan też o tym trendzie, nazwijmy to, recyklingu budynków i slajd w Waszej prezentacji, taka mapka, no jest dość gęsta, jeśli chodzi o punkty, jeśli chodzi o takie projekty. Czy można je jakoś scharakteryzować, w co w tej chwili stare biura się zmieniają? Czy to są po prostu nowe biura, czy też zupełnie inne funkcje? Czekamy na nowelizację cały czas ustawy tak zwanej Lex Developer, która pozwoli łatwiej przekształcać te tereny po biurowcach w mieszkania. Tu, jak wiemy, dużo się rozbiło o wskaźnik parkingowy, ale to ma zostać naprawione. Więc reasumując, w co w tej chwili najczęściej się zmieniają te stare biurowce? Jest kilka trendów, czy też kilka kierunków, w których rozwija się ten sektor rynku. Pierwsze to są wyburzenia, po to, żeby postawić tam nowe budynki. Czasami są to budynki biurowe. No, najlepszym, nie wiem czy najlepszym, no, ale przykładem, że tak powiem, bliskim może mi po przeciwnej stronie skrzyżowania jest budynek Upper One firmy Strabag, który powstaje na miejscu Atrium International. Ale to jest jeden z wielu przypadków. Mamy Ilmet, na którego wyburzenie pewnie wszyscy czekamy, no bo stoi nieużywany od wielu lat, a lokalizacja jest, no jest topowa, tak? Mówiąc wprost. Pewnie przez to trochę Rondo Daszyńskiego poszło do góry w notowaniach, no bo Ilmet stoi i blokuje jeden z narożników. Pozostałe powoli są zabudowywane. Mamy mniejsze biurowce, które są burzone, typu Rozbrat. Jest biurowiec mniejszy na Żoliborzu. Mamy projekty na Makotowie.
chociażby M-Park czy Cechaland, który jeszcze nie jest burzony, ale to jest najprawdopodobniej jego przyszłość. Czyli tak, jeden trend to wyburzenia po to, żeby zbudować tam albo nowe biurowce, albo inne funkcje, najczęściej mieszkaniowe. Drugi trend to modernizacja istniejących budynków na funkcje biurowe. Tam czasami dodawane jest jakieś zwiększenie tego komponentu usługowego, ale najczęściej dominującą funkcją jest funkcja biurowa i tutaj chociażby Saski Kresen, który teraz przechodzi przez przebudowę. W jakiejś perspektywie czasu będzie to wspólna 47-49, bardzo fajna lokalizacja, mały, starszy biurowiec. V Tower, czyli dawna Warta Tower, ogromny budynek czekający na przebudowę, czy też Oxford Tower, budynek jeszcze z lat niskoło 70., to chyba końcówka lat 70. czy też 80. Koncepcja tych wysokościowców jeszcze za czasów komuny, w niewielkim stopniu zrealizowana, też czeka na przebudowę. I kolejna, no to zmiana funkcji, to o czym pan powiedział, ale bez wyburzania budynku, tak? I tutaj właśnie przykładem jest wcześniej wspomniany przeze mnie KOR, ale też na przykład Żurawia 8. Jest to budynek, który miał dominującą funkcję biurową. Teraz ta funkcja jest konwertowana, będzie konwertowana na funkcję mieszkaniową z dużym komponentem usługowym. Więc to się dzieje i to zresztą, ja kiedyś tak jak się zastanowimy, ile budynków ma niezmienioną funkcję w tym samym miejscu w mieście. Ja już mówię tylko o takich młodych miastach jak Warszawa, które ma tam ledwie kilkaset lat. Nie ma takich budynków tak naprawdę. Nie wiem, może Forum Romanum, ale ma niezmienioną funkcję, ma zmienioną, no bo właściwie teraz jest muzeum pod gołym niebem, tak? Ale te funkcje się zmieniają i to jest coś, co jest pewne, jeżeli chodzi o nieruchomości, że funkcje budynków będą się zmieniały, bo tak wygląda życie. No dobrze, to parafrazując film, sentencję z filmu Margin Call, ta muzyka na rynku biurowym może i zwalnia, ale jeszcze nie ucichła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dominik Stojek, partner w Deloitte, opowiadał o perspektywach warszawskiego rynku biurowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę i za zaproszenie.